Rzekomo prawda jest jak dupa. Każdy ma swoją, a dzisiejszy odcinek ma na celu zwrócić uwagę, ale nie na szeregowych funkcjonariuszy, ale na o wiele groźniejszy element układanki. To, że policjanci obijają komuś ryja, abyśmy powiedzieli, to jest jedno. Że za brak maseczki bywa. A z drugiej strony gęba nie kryształ. Może jednak warto zadać sobie pytanie, kto roztoczył parasol ochronny nad mundurowymi i to do tego stopnia, że ich bezkarność wywołała u mnie konsternację. Witam serdecznie. Policjanci z Kraśnika, szambo wybiło. Mamy piątek, piąteczek, piątunio i chciałem powiedzieć lekko, łatwo i przyjemnie. Nie. Dzisiaj nie będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Jest taki portal mundurowy.pl i zacznijmy od artykułu ze środy 26 stycznia 2022 roku. Policjanci z Kraśnika kontra złe moce. Już po samym tytule przejrzałem wszystkie archiwalne odcinki programu Nie do wiary i zacząłem się zastanawiać, czym zaskoczy mnie autor tego. Na razie powiedzmy artykułu. Pan Robert Szmarowski. W każdym razie opisuje sytuację. Październik 2020, policjanci pojechali na nocną interwencję. W jej wyniku zatrzymali osobę, która nie chciała się podporządkować ich poleceniom, dopuściła się zniewagi funkcjonariuszy. Czynności zakłócił napastnik, który także znieważył policjantów, a dodatkowo posunął się do agresji fizycznej wobec nich. Ostatecznie został obezwładniony i wraz z pierwszym zatrzymanym trafił na komendę. Kilka miesięcy później rozpoczął się proces, w którym napastnika reprezentuje adwokat nienawidzący policji, a wtóruje mu ksiądz spod ciemnej gwiazdy, który rozpętał medialną nagonkę na policjantów i sprawa ciągnie się do dziś. To jest na ten portal dosyć szeroko opisywana interwencja z nocy z 9 na 10 października 2020 roku, kiedy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku Bartek i Damian prowadzili patrol. Od dyżurnego otrzymali zgłoszenie, że na stacji sieci Orlen usytuowanej przy ulicy Urzędowskiej doszło do bójki licznej grupy osób. Panowie chyba się chcieli do niej przyłączyć, że tak powiem, no ale nikogo tam nie zastali, w związku z czym było trzeba wpieprzyć pierwszej osobie z brzegu, prawda? Byśmy to tak mogli w skrócie chyba określić, w każdym razie idźmy dalej. Sami policjanci mówią, że jedna osoba zatrzymana współpracowała, druga nie, potem chcieli, że tak powiem, wręczać łapówki. W każdym razie policjanci posuwają się do tego, że twierdzą, że jeden z napastników próbował wyrwać nawet policjantowi broń. W każdym razie efekt jest taki, że jeżeli chodzi o sam artykuł, nawet nie chcę Państwa zanudzać czymś, co w zasadzie już kiedyś żeśmy powiedzieli, no ile można słuchać tego pieprzenia, prawda? A w moim wypadku ile można czytać. W każdym razie, jeżeli chodzi o pewien kwiatek, który jest tym poruszony, a dla nas może dosyć istotny, to, że na procesie Marcina S. korzystał on z pomocy Michała Skwarzyńskiego, adwokata, który znany jest z tego, że nienawidzi policji, to oczywiście cytuję za mundurowym.pl, prawda? I szanowny panem redaktor, że tak to ujmę. W każdym razie, jeżeli chodzi o adwokata, który znany jest z tego, że nienawidzi policję i funkcjonariuszy, adwokat chwyta się wszelkich sposobów, aby proces przewlekać. Jego klient troglodyta S. plącze się w zeznaniach, pomawiając policjantów o najwymyślniejsze nadużycia. Nierzadko dochodzi do sytuacji, że pytany przez sąd o rozbieżności między stanem udokumentowanym a swoimi opowieściami klient Skwarzyńskiego zerka bezradnie na swojego pełnomocnika, nie wiedząc co powiedzieć. Zanim to sobie skomentujemy, bo może zamiast komentarza dojdziemy do tego, jak sprawa wyglądała od drugiej strony i to dosyć specyficzne i w każdym razie jeżeli chodzi o księdza, to opisywany jest tak. Ta osoba nazywa się Artur Mezglowski, ma dużo skrótów przed nazwiskiem i hasło w Wikipedii. Czyli mam wrażenie, że to, że ktoś ma jakiś tam tytuł naukowy, to dla policjanta to jest wybitną przeszkodą i to się nazywa skróty przed nazwiskiem, prawda? Czyli generalnie odtąd, jeżeli będzie aspirant sztabowy, to znaczy się, że to też jest gówno warte, bo tak by to należało potraktować czytając ten artykuł, prawda? W każdym razie, pan redaktor pisze,
Mezglewski jest koleśem Skwarzyńskiego i tak jak on nie kryje się z nienawiścią do policji. Na swojej stronie regularnie publikuje tendencyjne materiały utrzymane w demaskatorskim tonie, służące jedynie ukazaniu policjantów jako rzezi mieszków stawiających prywatę nad interes publiczny. Policjanci z Kraśnika zawiadomili kilkukrotnie prokuraturę, że Mezglewski pospołu ze Skarżyńskim łamią prawo, ale jak dotąd nienawistnik, Suntanie i jego kompan pozostają bezkarni. No, na miejscu szanownego księdza, to pewnie bym się zaczął za policjantów modlić mimo wszystko, bo chrześcijaństwo tego wymaga. A to, że byłaby to modlitwa na przykład wieczny odpoczynek Radzim dam ci, panie, to już inna historia. W każdym razie pan redaktor pisze, że we wrześniu 2021 roku Mezglowski opublikował paszkwil o interwencji na kraśnińskim Orlenie. O, właśnie, kurczę, tego słowa mi brakowało, paszkwil, przecież to chyba tak można określić ten artykuł, a tego chyba mi w tytule zabrakło. W każdym razie, redaktor pisze tak, w bajce Mezglowskiego Blady jest wykreowany na Bogu ducha winnego poczciwca, który przez stację przy Urzędowskiej po prostu przechodził z tragarzami i nie wiedzieć czemu został brutalnie zaatakowany i skatowany przez policyjnych siepaczy. Tytuł publikacji. Policjanci utrzymują się z nawiązek, sugeruje, że funkcjonariusze z Kraśnika notorycznie fabrykują fałszywe dowody, obciążające przyzwoitych obywateli, aby w postępowaniach sądowych wyłudzać od nich nawiązki z tytułu rzekomo doznanych krzywd, których w rzeczywistości nie była. I drodzy Państwo, jeżeli chodzi o tę sprawę, to ona pojawiła się w programie Państwo w Państwie. I co odkryła telewizja? Odkryła między innymi nagranie, które ukazuje, bicie pałką, to cytuję oczywiście już za programem Państwo w Państwie, rażenie paralizatorem, psikanie gazem, klęczenie na szyi, i to 6 minut. Takie środki przymusu bezpośredniego stosowali policjanci z Kraśnika wobec pana Marcina. Jak się okazało po ujawnieniu nagrania z monitoringu, mężczyzna nie zrobił niczego, co mogłoby wywołać taką reakcję funkcjonariuszy. Filmu pod uwagę nie wzięły jednak ani prokuratura, ani sąd, a sprawą zajęli się dziennikarze Państwa w Państwie. I rzeczywiście, samo zdarzenie miało miejsce z 9 na 10 października 2021 roku. To wtedy właśnie wchodziło rozporządzenie o nakazie zasłaniania ust i nosa. Czyli cały opis sobie możemy darować, bo on już ma mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o rozbieżności. Dlatego, że co jest istotne, ten paszkwil na stronie propolicyjnej w stosunku do zdarzeń faktycznych, to jest bardzo specyficzna sytuacja. Dlatego, że jeżeli prokuratura nie chce widzieć dowodów, urząd skarbowy, czy na przykład pracownicy urzędu skarbowego, to już zupełnie inny jest kraj, taka wtrątka, również je pomijają, to o jakim demokratycznym państwie prawa my mówimy, prawda? W każdym razie standardem jest to, że wmawia się, że ktoś nie stosował się do wydanych poleceń, czy... I problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy okazuje się, że był monitoring i policjant łże jak pies, bo tak to chyba można określić, prawda? I najgorsze jest to, że w normalnej sytuacji, łapiąc funkcjonariusza publicznego na kłamstwie i to w tak poważnej sprawie, przecież w normalnym kraju byłby wypierdolony na zbity pysk ze służby. Ale to tylko dowodzi, że mamy taką, nie inną sytuację w naszym kraju, bo nie wspominając o tym gazie, o tych paralizatorach, ale tak czysto po ludzku, jak wspomina akurat poszkodowany, po co policjant siedział mu 6 minut na szyi? A to może ja odpowiem. Być może chciał zakończyć sprawę jak w przypadku Bartka z Lubina. Ja do dzisiaj bez tego filmu nawet nie wiedziałbym, jak długo to trwało, bo po prostu straciłem przytomność, opowiadał pan Marcin. No cóż, widocznie to było za krótko, bo w Lubinie wiedzieli, jak sprawę zakończyć. Tak można by powiedzieć cynicznie, prawda? W każdym razie sprawa trafiła do sądu. Prokurator postawił zarzuty panu Marcinowi bez oglądania nagrania monitoringu, czyli tak samo dał dupy jak Sasha Grey, albo kogoś chronił, prawda? W każdym razie nie wystąpił do stacji paliwo udostępnienie nagrania. I gdyby nie upór oskarżonego, nigdy nie ujrzałoby ono światła dziennego. I okazuje się, że taki dowód był niewystarczający dla sądu, który uznał zeznania policjantów za wiarygodne i skazał mężczyznę na rok więzienia w zawieszeniu. W każdym razie pan Marcin się odwołał od decyzji sądu i
Miał rację, mówiąc, że robi się z niewinnego człowieka przestępcę tylko po to, by ratować skórę policjantom. I dodatkowo, co się okazuje, można by się zastanawiać tak naprawdę, kto ma rację. Może był to jednorazowy incydent, a może pan mecenas rzeczywiście nienawidzi policji, że ryzykuje, nawet bym powiedział, postępowaniem dyscyplinarnym w palestrze, a i ksiądz, aż dziwne, że redaktorzyna nie oskarżył go na przykład o czary i o miłość do ministrantów. I jest tylko jeden szczegół, drodzy państwo. Mam wrażenie, że to wierzchołek góry lodowej. Gdybyśmy tak sobie przejrzeli odrobinę internet, no to mamy właśnie taką sytuację, jak ten artykuł, który był wcześniej poruszony. Terroryzujące powiat są nie do ruszenia. To był 1 kwietnia 2019 roku. Portal Prawo na Drodze. Oczywiście, rzeczywiście artykuł pana Mezglowskiego. Kraśnieńscy policjanci wiedzą dobrze, że mogą bezkarnie każdego wywieźć do lasu i go pobić. Wiedzą, że mogą każdemu zarzucić dowolne wykroczenie lub przestępstwo i sąd to przyklepie nawet do łoży. Jedyne, co można zrobić, to opublikować ich twarze, ale już niedługo, bo to też będzie zabronione, gdy Komenda Główna Policji zrobi to, na czym jej zależy. W każdym razie, drodzy państwo, tu mamy przykład przypadkowego kierowcy, gdzie policjanci chcieli go, po prostu mówiąc krótko, wydymać i to się im też nie udało, bo okazało się, że ofiarze przyszli z pomocą rodzice i za to z zemsty policjant zagazował mamę kierowcę miotaczem gazu, a następnie oskarżył ją o stosowanie przemocy oraz gruźb. W każdym razie sąd rejonowy w Kraśniku skazał kobietę za przestępstwo oraz zasądził od niej na rzecz policjanta gazownika 1000 zł zadośćuczynienia. I wyglądało to tak, że na teren posesji wjechało dwóch funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, czyli sierżant sztabowy Jarosław Kozłowski oraz sierżant sztabowy Michał Kolasa, a wjeżdżając na działkę funkcjonariusze włączyli sygnał dźwiękowy. I co się okazało? Kierowca, którego chcieli pobić policjanci, został uniewinniony od fikcyjnych zarzutów. I końcówka, 20 sierpnia 2020 roku. Co się okazuje, w Kraśniku sąd uniewinnił kierowcę, a policjanci mieli pecha, bo nagle w sprawie tego kierowcy orzekał sędzia z Wydziału Cywilnego, który miał w dupie wszystkie układy. I co się okazuje, pan sędzia, który prowadził sprawę, był naciskany odgórnie i tym naciskom dał opór. Problem jednak w tym, że prawdziwym bandytom włos z głowy nie spadł. Mało tego, odgrażają się, że wykończą całą rodzinę, wszczęli też kolejny proces przeciwko bratu pana tego kierowcy z zarzutem obrazy funkcjonariusza. I drodzy państwo, cały numer polega na tym, byśmy powiedzieli, no kolejny kierowca, prawda? Ale idźmy o krok do przodu i cofnijmy się do 2012 roku. Dziennik Wschodni. 19-letni Mateusz poskarżył się na brutalność policjantów z Kraśnika, a prokurator nie wie komu wierzyć, dodaje Dziennik Wschodni. Prokuratura w Łukowie nie była w stanie ustalić, czy policjanci z Kraśnika brutalnie pobili mieszkańca Sulowa w powiecie kraśnińskim, więc po prostu umorzyła śledztwo z braku dowodów. Czyż to nie jest piękne? A to, że chłopak był cały pobity, miał sińce pod oczami, guzy na głowie, zasinienia na skroniach i sine pręgi na plecach, a o już, byśmy powiedzieli, mniejsza z tym, prawda? W każdym razie śledztwo toczyło się rok w prokuraturze i tylko po to, żeby go umorzyć, prawda? W każdym razie, co się okazało? Policjanci interweniowali wobec 19-latka, bo pił piwo w miejscu publicznym, a potem się okazało, że no kurde, pijaczyna, no 0,3 promila, no. Przecież to jest kpina w żywe oczy, no ale w każdym razie poszkodowany twierdził, że został przykuty do kraty, bili go potem po to, żeby się przyznał, że uderzył policjanta. A policjanci oczywiście tłumaczyli w prokuraturze, że użyli siły, bo Mateusz się wyrwał, zaś w komendzie nikt go nie tknął palcem. No tak, sam się pobił, prawda? W każdym razie prokuratura uznała, że zeznania świadków zarówno jednej, jak i drugiej strony mogą być tendencyjne i widać, że śledztwo również było tendencyjne, bo zakończyło się umorzeniem z braku dowodów. W każdym razie, drodzy państwo, jak widać z kilku spraw, przełożeni nie wyciągają wniosków, a może jednak są to standardowe działania w tych służbach. I także nie ma się co rozdrabniać, nie ma co strzępić języka, a patrząc na tę sprawę z boku, kurczę, ja państwa przepraszam, bo ja się chyba pomyliłem. A dokładnie to pomyliłem konsternację ze zwykłym wkurwieniem, które człowieka może ogarnąć, obserwując
jak wyglądają standardowe działania policji. I to tą puentą kończę. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymajcie się.